Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa, wszystkich samorządowców. Ja jednak odwrócę tę kolejność. Najpierw silna rodzina, silny samorząd i silne państwo. Wcześniej też silny Kościół, silna wspólnota Kościoła. Drodzy państwo, Jan Paweł II w Krakowie w 97 roku powiedział takie słowa. Niech one będą takim mottem naszego dzisiejszego spotkania. Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu. Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tylekroć sprawdziły się w historii, a wyzwaniami współczesnego świata, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem. Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten sposób umiała być wierna sobie i korzeniom, z których wyrosła. Drodzy państwo, silna rodzina jest wtedy i silny samorząd, i silne państwo, gdy najpierw jest w nas świadomość współczesnej misji rodziny. I po drugie, gdy w rodzinie dokonuje się też proces przekazu wartości patriotycznych. I w tych dwóch punktach rozwijmy nasze myśli. Te słowa, które zacytowałem przed chwilą Jana Pawła II, mogą być uznane za misję współczesnych rodzin, także w zakresie wychowania patriotycznego. Przekazywanie wartości patriotycznych jest prawem, ale i obowiązkiem rodziny. W dążeniu do trwania przy własnych korzeniach najistotniejsze jest ratowanie osobowego charakteru rodziny jako komórki odrębnej, ale spełniającej wobec społeczeństwa podstawową rolę przekazywania i odczytywania na nowo wartości. Sobór Watykański II, gdy kreślił zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, to jako jedno z tych zadań wymienił udział rodziny w rozwoju społeczeństwa. Później powtórzył to święty Jan Paweł II w adhortacji, którą poświęcił rodzinie Familiaris Consortio. Ojcowie Kościoła podkreślają, że rodzina, w której rodzą się obywatele danego państwa, powinna stać się pierwszą szkołą tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju danego społeczeństwa. To w rodzinie powinni ludzie młodzi uczyć się bezinteresowności, gotowości służenia innym, otwartości, rozmowy, dialogu. Rodzina, tu cytat z Jana Pawła z Familiaris Consortio, stanowi kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa. Współpracuje w pełni, w sposób sobie właściwy, w budowaniu świata, czyniąc życie naprawdę ludzkim, zwłaszcza przez to, że strzeże, zachowuje i przekazuje cnoty oraz wartości. W rodzinie różne pokolenia spotykają się i pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu pełniejszej mądrości życiowej oraz godzeniu praw poszczególnych osób z wymaganiami życia społecznego. A zatem rolą rodziców katolickich jest nade wszystko wypełnienie zobowiązania, które padło przy ślubie.
czy chcecie po katolicku, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. I małżonkowie odpowiadają: tak, chcemy. Później, gdy na świat przychodzą dzieci i przynoszą te dzieci rodzice, by je ochrzcić, czyli włączyć we wspólnotę Kościoła, by te dzieci stały się przybranymi dziećmi Bożymi, to znowu deklarują wychowanie dzieci w wierze katolickiej. A zatem rola rodziców chrześcijańskich jest jasna od strony wiary, ale prawidłowość jest prosta. Im głębsza wiara w nas, im głębsza wiara dzieci, tym mocniejszy i samorząd, bo są ludzie ukształtowani na wierze, są uczciwsi i wtedy jest też silniejsze państwo. To w wyniku socjalizacji dziecka rodzą się pewne wartości w sercach dzieci. Rodzina powinna umożliwić prowadzenie tak zwanej rozmowy w czasie między pokoleniami, poznanie dziedzictwa historycznego, religijnego, społeczno-kulturowego, odnalezienie się w historii poprzednich pokoleń. Wartości zawarte w tym dziedzictwie mogą być wykorzystane w wychowaniu młodego pokolenia. Służą rozbudzeniu miłości do ziemi rodzinnej, budowaniu więzi międzyludzkich, rozumieniu i docenieniu kultury swojego regionu, a także innych kultur i do twórczości regionalno-folklorystycznej. Dla każdego człowieka mała ojczyzna, dom rodzinny, środowisko sąsiedzkie, kulturowe, otoczenie przyrodnicze stanowi punkt wyjścia w formowaniu poglądów, postaw, wyboru drogi życiowej. Wiedza o swoim rodowodzie, o przodkach, zwyczajach, obrzędach, historii i kulturze własnego środowiska czy narodu pozwala nam jako narodowi zachować tożsamość oraz znaleźć miejsce na ziemi wśród innych narodów. Wychowanie do patriotyzmu, czyli takiej postawy, która młodemu człowiekowi w dorosłym życiu pozwoli być dumnym z faktu bycia Polakiem i wskaże mu miejsce jego służby dla ojczyzny, dla swojej skuteczności winno obejmować następujące sfery działalności. Pierwsza. Budowę zdrowych i pełnych szacunku dla własnych korzeni rodzin. Po drugie, szeroko rozumianą edukację historyczną, także wychodzącą poza szkołę, poza lekcje historii, poza lekcje języka polskiego, poza lekcje wiedzy o społeczeństwie. Po trzecie, obchody świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. I tu trzeba wszystko zrobić, żebyśmy się w czasie takich świąt nie spotykali sami. Czasami są tylko poczty sztandarowe, a jakże brakuje właśnie dzieci, młodzieży. Po czwarte, wykorzystywanie wzorców osobowych zarówno najbliższych, mam tu na myśli rodziców, dziadków, nauczycieli, jak i wzorów z przeszłości, a także wykorzystywanie wzorów postaci świętych. Nie sposób zrozumieć środowiska szkolnego w Jarosławiu bez księdza Piotra Skargi czy bez służebnicy Bożej Anny Jenke. I państwo tam, gdzie funkcjonujecie w swoich ośrodkach, macie te wzorce osobowe też z przeszłości. Mamy te wielkie wzorce osobowe, wielkie postacie, jak chociażby święty Jan Paweł, kardynał Wyszyński, czy postacie wielu, wielu bohaterów narodowych. Rotmistrz Pilecki. I tu moglibyśmy wymieniać naprawdę długą listę bohaterów i mamy się do czego odwoływać. I te wzorce trzeba wykorzystywać. No i po piąte, tworzenie pozytywnego obrazu Polski przez ludzi, których pełnią funkcje publiczne. To jest bardzo ważne. Pozytywny obraz Polski.
tworzy, zwłaszcza na zewnątrz, wtedy, gdy wyjeżdżamy za granicę. Dzisiaj, kiedy patriotyzm nie polega na walce szablą czy karabinem, ważna jest rzetelna, twórcza praca i nauka oraz służba społeczeństwu i ojczyźnie. Zadania związane z patriotyzmem w czasie pokoju nie są wcale łatwe. Wiążą się z wypełnianiem podstawowych obowiązków obywatelskich. Przypomnę oczywiste, takie jak pełnienie służby wojskowej, gdy ktoś wkracza na tę drogę służby, idzie do wojska. Obrona terytorialna granic to jest naprawdę dobry pomysł, bo w serca tych młodych ludzi budzi się świadomość przywiązania do ojczyzny, ale też ważnego obowiązku, jakim jest obrona ojczyzny. Płacenie podatków, ochrona środowiska, własności, zasobów naturalnych, aktywna troska o honor i dobre imię rodaków. Z reguły bywa tak, że to, co podstawowe i oczywiste, jest najtrudniejsze do realizacji. Zatem współczesne rodziny, nasze rodziny, rodziny uczniów, zwłaszcza dzieci i młodych ludzi, którzy są przed wejściem w to aktywne życie społeczne, powinny przejąć funkcję formacyjną. Będzie to możliwe przez trwanie przy tradycjach ojców i świadectwo własnego życia rodziców. No i ten drugi punkt dzisiejszej naszej refleksji, wychowanie do tych wartości patriotycznych w rodzinie. Myślę, że jest to zadanie złożone i niełatwe, ale spróbujmy odrobinę to zadanie jakoś rozprowadzić, doprecyzować, ponazywać działania. Jednym z takich zadań wychowania patriotycznego w rodzinie jest wychowanie do dobra wspólnego. Każda wspólnota rodzinna ma określone cele i wartości, które angażują wszystkich. Zaś cele indywidualne i członków muszą być skorelowane z dobrem wspólnym. Dzięki temu, że dziecko w rodzinie w naturalny sposób włączone jest w problemy rodziny, angażuje się emocjonalnie, poznaje określone reguły postępowania, uczy się obowiązkowości i odpowiedzialności. Przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę, zarówno tę, w której wzrastamy, i tę, do której przygotowujemy młodych. Dlatego troska o rodzinę to ważne zadanie. Niepewny i zagrożony jest los takiego narodu, w którym rodziny są nietrwałe, rozbite, biedne materialnie czy duchowo, patologiczne, wrogo nastawione do dzieci, niezdolne do tworzenia atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji oraz mądrego wychowania młodego pokolenia. Trzeba boleć nad tym, że coraz więcej małżeństw rozpada się w Polsce, ten odsetek wzrasta. Ale trzeba wszystko zrobić, żeby tym młodym ludziom pomóc tworzyć takie więzi małżeńskie oparte na wierze, które przetrwają różne burze, które życie przynosi. Dlatego troska o dobre przygotowanie młodzieży do założenia trwałej rodziny opartej na miłości, troska o mądre wychowanie swoich przyszłych dzieci, to jest też ważne zadanie wychowania patriotycznego. Silna rodzina jest niezawodną podstawą silnej ojczyzny. Rodzina, jak wiemy, to wspólnota osób. Dlatego kolejnym zadaniem wychowania patriotycznego w rodzinie powinna być troska o osobisty rozwój każdego członka rodziny. A zatem troską rodziców powinna być dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka, o zdrowie fizyczne, dojrzałość psychiczną, dojrzałość moralną, duchową i religijną. Miłość do ojczyzny i duma narodowa powinny mobilizować każdego obywatela do podejmowania trudu rozwoju i samowychowania. Dążenie do osobistego rozwoju i dojrzałości dla dobra ojczyzny opiera się na kilku kryteriach. Są to
umiejętność krytycznego myślenia, trzeba uczyć siebie i innych krytycznego myślenia. Po drugie, zdolność do odpowiedzialnej miłości i po trzecie, troska o zachowanie wewnętrznej wolności. Silno może czuć się ta ojczyzna, w której obywatele są zdolni do trzeźwego myślenia, krytycznego obserwowania rzeczywistości, do wyciągania logicznych wniosków. Zdolność do odpowiedzialnej miłości to taki sposób postępowania, który służy dobru i rozwojowi kochanej osoby. Dorastanie do takiej miłości to przejaw troski o los osób, wśród których żyjemy, a w konsekwencji przejaw troski o los narodu, który stanowimy. Współczesny człowiek został uwikłany w liczne uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, telewizji, pornografii, internetu, mody, pieniędzy, przemocy, różnych substancji. Nawet ludzie się uzależniają od siebie. Dlatego obrona wewnętrznej wolności jest przejawem nie tylko troski o własny los, ale także, a może przede wszystkim troski o ojczyznę. Tylko wewnętrznie ludzie wolni, idący za głosem sumienia i rozwoju, mogą zbudować oraz obronić niepodległość swojej ojczyzny. Uczenie krytycznego myślenia, odpowiedzialnej miłości, ukazywanie różnicy między wolnością a samowolą to zadania dla mądrych i odpowiedzialnych rodziców. W kształtowaniu postaw patriotycznych w rodzinie ważnym zadaniem jest uczenie miłości do ziemi ojczystej. Ziemia ojczysta kojarzy się z krajobrazem, łanami zbóż, wstęgami rzek, szumem morza i lasów, zapachem łąk, szczytami gór, bogactwami naturalnymi. Rozmiłowanie w ojczystej ziemi będzie więc oznaczało rozmiłowanie w krajobrazie, w szczytach gór, w szumie morza, zapachu łąk i tak dalej. Pierwsze kontakty z ojczystą przyrodą poprzez wycieczki, literaturę i poezję inicjowane powinny być przez rodzinę. Aby obraz ojczyzny nie był tylko abstrakcją, ale konkretnym obrazem, ważne jest, aby elementem wychowania patriotycznego stały się rodzinne wycieczki krajoznawcze, udział w rajdach, plenerach. Z mojego dzieciństwa zostało mi to, że rodzice wysyłali mnie możliwie na każdą wycieczkę czy pielgrzymkę i to mi gdzieś bardzo też utkwiło w pamięci, ale też pomogło obejmować no, nie tylko tą wiedzą, ale i sercem właśnie te miejsca, które poznawałem w naszej ojczyźnie. Oprócz sposobu na spędzanie wolnego czasu, wartości poznawczych dostarczą też liczne przeżycia estetyczne. One zawsze pomagają zacieśniać więzy pomiędzy rodzicami a dziećmi i między rodzeństwem. Szczególnego znaczenia nabierają też opowiadania, które czytamy, które są przedmiotem naszych lektur bądź opowieści dziadków, jeśli dotyczą walk o niepodległość oraz ważnych, przełomowych momentów w życiu narodu i państwa. Nabierają one jeszcze większej mocy, jeśli bohaterami są bliscy członkowie rodziny. Budzi to poczucie dumy i chęć naśladowania. Poprzez opowiadanie można też przekazywać historię ojczystą, ale tu jeszcze chcę wspomnieć mojego wujka, który to na mnie jako na młodym chłopaku zrobiło ogromne wrażenie, no piorunujące wręcz, gdy opowiadał mi, jak z kolegą siedział w więzieniu na zamku w Rzeszowie, oczywiście zaraz po wojnie, w takim karcerze, gdzie była woda i z kolegą na zmianę zmieniali się. Jeden drugiego trzymał na ramionach przez parę godzin, żeby przetrwać. To nie mogłem tego pojąć, że już po wojnie,
Później oczywiście człowiek zrozumiał to wszystko. Można było tak bestialsko traktować ludzi. I podobnie też ogromne wrażenie na mnie zrobiła taka sytuacja, gdy zobaczyłem już świętej pamięci mojego proboszcza wieloletniego, zmarł w 86 roku, gdy zobaczyłem w sutannie wszytą poduszkę od wewnątrz. I go zapytałem kiedyś, czemu to ma służyć? A on mówi, jak? Kiedyś ci powiem. I oczywiście nie powiedział mi do końca życia. Natomiast ta pani, która tam gotowała na plebanii, też ona mu wszywała tę poduszkę i ona mówi mi tak. Ja mówię, niech mi pani powie, po co ta poduszka tutaj jest wszyta w tej sutannie? Na prawym barku, od wewnątrz. A ona mi mówi tak, słuchaj, prałat był we Wronkach, przeszło 4 lata i tak go katowali, tak jak Pana Jezusa, takimi biczmi i wyrwali mu cały mięsień tutaj na prawym barku. I żeby jakieś nie było niezręczności, gdy będzie ubierał sutannę, żeby nie robić jakiejś sensacji, że ten prawy bark się całkowicie zapada, wszywam właśnie każdorazowo w sutannę poduszkę taką, żeby jakoś wyłagodzić to zagłębienie. Jeszcze jakby jedna, powiedzmy, odsłona tego przywiązania do ziemi, mianowicie to zadanie wychowania do trwania na ziemi, trwania przy ziemi jest, myślę, dzisiaj bardzo ważne. I to należy realizować to zadanie przez uczenie szacunku do ziemi, opiekę, dbałość o jej czystość, rozkwit i piękno. Rzetelna troska o środowisko naturalne, odtruwanie ziemi i wód już zatrutych, dbanie o ochronę przyrody, segregację śmieci, to zadania, które w myśl powiedzenia, czym skorupka za młodu, powinny być realizowane w rodzinie od najwcześniejszych lat. To kształtowanie postawy patriotycznej dokonuje się również przez umiłowanie ojczystego języka. Język pełni rolę integrującą naród i odróżniającą go od innych narodów. Posługiwanie się piękną, czystą mową jest wyrazem szacunku dla swego narodu. Język jest narzędziem wyrażania siebie, sposobów zachowania kultury narodowej. Obrona i nauka czystości języka wydaje się być w dzisiejszych czasach zadaniem bardzo ważnym. Na co dzień słyszy się, jak jest język zaśmiecany wulgaryzmami, obcymi naleciałościami. A zatem zadaniem rodziców jest zadbać o czystość języka, a okazji ku temu na łonie rodziny nie brakuje. Wystarczy przykład rodziców posługujących się ładną polszczyzną, wolną od tak zwanych brzydkich słów, używających podstawowych form grzecznościowych, proszę, przepraszam, dziękuję. Umiłowanie języka to także dbanie o nadawanie dzieciom podczas chrztu i imion polskich. Trzeba imiona polskie. Mamy piękny katalog świętych, piękne imiona polskie. Jak ostatnio jeden ze znajomych mówił mi, jak można było skrzywdzić dziecko kiedyś. Dał jej imię Tamara. A zatem można skrzywdzić dziecko imieniem, choć ono niczemu niewinne. Do obszaru edukacji patriotycznej w rodzinie należy również włączyć przekaz tradycji narodowych. Tradycje to przekazywane z pokolenia na pokolenie zjawiska historyczne, treści kulturowe, obyczaje, poglądy, wierzenia, przekonania, sposoby myślenia i zachowania oraz normy postępowania. W tym kontekście tradycja staje się pomostem między przeszłością a teraźniejszością. W tradycji należy wyróżnić 2 czynniki. Pierwszy to wartości generalne, istotne i wiodące. Drugi to sfera obyczajowości, związane z określonymi uwarunkowaniami kulturowymi, gospodarczymi, które są zależne od kontekstu historycznego, a więc są zmienne. W
W przekazie obyczajowości ojczystej szczególna rola przypada rodzinie. W niej obyczajowość otrzymuje postać obyczajowości rodzinnej, w której mieszczą się treści religijne, moralne, narodowe i kulturowe. I tutaj chciałbym wymienić takie przejawy obyczajowości chrześcijańskiej, jak obyczajowość roku liturgicznego, obyczajowość dnia codziennego, obyczajowość niedzieli, rodzinnych uroczystości. Te elementy obyczajowości chrześcijańskiej wytyczają zadania rodzinie, ale też i wszystkim, którzy działają w samorządzie. Obyczajowość roku liturgicznego wiąże się z religijnością rodzin i przestrzeganiem tego wszystkiego, co niesie rok liturgiczny w Kościele. A zatem warto, by Adwent był Adwentem w rodzinie. Boże Narodzenie Bożym Narodzeniem, Wielki Post Wielkim Postem, a święta wielkanocne świętami wielkanocnymi. Miesiące poświęcone Matce Bożej czy Sercu Pana Jezusa też warto zaznaczyć w naszej religijności. Mówię to, bo coraz więcej osób z naszych rodzin wyjeżdża sobie w czasie świąt Bożego Narodzenia na odpoczynek. Odpoczynek jest potrzebny, ale kiedy ktoś leci do kraju afrykańskiego i zamienia plażę czy plażowanie, zamienia Boże Narodzenie na plażowanie, no to coś powinna się zapalić jakaś, a pochodzi z rodziny chrześcijańskiej, co najmniej żółta, jeśli nie czerwona lampka. Z obyczajowością dnia codziennego wiąże się to wszystko, co stanowi treść życia rodzinnego. I tutaj chciałbym dotknąć chociażby wspólnego posiłku. Wspólnego posiłku. Coraz rzadziej są te wspólne posiłki, brakuje czasu. No i wspólne rozmowy. Te dwa aspekty, inne już pomijam. Także zadaniem rodziców jest też wypracowanie obyczajowości niedzieli poprzez wspólne uczestnictwo we mszy świętej, wspólne spędzanie wolnego czasu, aktywny wypoczynek. Niedziela to jest dzień na skupienie, refleksję, podsumowanie tygodnia, na snucie planów, na spotkania z rodziną, bliższą i dalszą, a także na spotkania z zaproszonymi gośćmi. Gościnność to tradycyjna cnota polskich rodzin, którą należy przekazać młodym pokoleniom, by kontynuowały ją w swoim dalszym życiu. Też warto zadbać, by po chrześcijańsku przeżywać rodzinne uroczystości związane z dniem chrztu, bierzmowania, pierwszej komunii świętej, by przeżywać po Bożemu małżeńskie rocznice, ślubu, dni urodzin poszczególnych członków rodziny czy imienin. Członkowie rodziny mogą gromadzić zdjęcia, różne pamiątki z tych uroczystości, zakładać albumy, kroniki rodzinne. To jest też piękny element dokumentowania tej ścieżki życia rodzinnego, która wpisuje się w historię małej ojczyzny poprzez każdą rodzinę. W polskiej obyczajowości ważne miejsce powinny zajmować też święta narodowe. Dziecko, współuczestnicząc w wydarzeniach narodowych, świętowaniu ważnych rocznic, kształtuje w sobie postawę patriotyczną. Mimo że pozornie jest biernym obserwatorem, w rzeczywistości spontanicznie przyswaja sobie treści z tymi wydarzeniami związane. Z pewnością zaowocują one w swoim czasie. A zatem warto zadbać. Państwo macie wpływ na życie szkół, na dobór dyrektorów też, by mobilizować do obecności na tych uroczystościach nie tylko te dzieci i tę młodzież, która przychodzi, jak wspomniałem, ze sztandarami szkolnymi. Uroczystości narodowe to wielkie lekcje wychowania patriotycznego. Dają okazję do wyrobienia szacunku do symboli, barw narodowych, hymnu państwowego. Uczą zachowania podczas tych uroczystości.
Kolejnym zadaniem rodziny w zakresie wychowania patriotycznego jest wdrażanie w kulturę. Na kulturę danego narodu składają się jej wytwory, a więc zabytki architektoniczne, twórczość artystyczna, mam tu na myśli poezję, literaturę, muzykę, malarstwo. Warto rozbudzać miłość do tej twórczości artystycznej. Warto też zadbać o wyposażenie domowej biblioteki i gromadzić, na ile fundusze pozwalają, dzieła polskiej literatury, albumy, malarstwo. No coś, żeby oddychać właśnie tą kulturą. Warto o to dbać. I w wychowaniu patriotycznym jeszcze jedna rzecz. Rodzice winni zadbać o kształtowanie zapomnianych cnót obywatelskich, takich jak ofiarność, wierność, praca, pracowitość, pietyzm, duma narodowa i wspomniana już gościnność. I tutaj można by było omawiać każdą z tych cnót, podarujemy sobie. Natomiast, proszę Państwa, puenta jest taka, to wszystko, co się odnosi do zadań rodziców chrześcijańskich, odnosi się do nauczycieli, wychowawców, samorządowców, polityków. Dokładnie to wszystko. Bo Państwo żyjecie w rodzinach, tworzycie rodziny i będąc w samorządzie, chcecie też na zasadzie pomocniczości wspierać proces wychowawczy w rodzinach i w szkołach. Więc niech te elementy gdzieś zapadną głęboko w serce każdego z was i niech one się pojawiają w waszej tej działalności codziennej, zwłaszcza właśnie w odniesieniu do rodziny i do szkoły. I na koniec jeszcze przypomnienie 5 prawd Polaków spod znaku rodła. 80 lat temu, 6 marca w Berlinie, w czasie Kongresu Związku Polaków w Niemczech, ogłoszono uroczyście 5 prawd Polaków spod znaku rodła. Jesteśmy Polakami. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Te prawdy to jest swoisty katechizm narodowy, w którym wybrzmiewa miłość do Pana Boga i Ojczyzny. To także jest dowód, że my Polacy mamy jedno serce, bez względu na miejsce zamieszkania, jedno serce też na całym świecie. Polskie serce. I niech to polskie serce będzie wrażliwe na rodzinę, na działalność publiczną, niech będzie też wrażliwe na to, co się dzieje na co dzień w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo.